Dzień dobry, moi drodzy. Zwykle nie psuję wam oglądania czwartkowych odcinków wyświetlaniem mojej facjaty, ale dzisiaj postanowiłem zrobić wyjątek, dlatego że partia, którą za chwilę zobaczycie, która została rozegrana na Mistrzostwach Polski w grze błyskawicznej w sierpniu 2022 roku w Rychliku, dostarczyła widzom nie lada emocji. No i nie tylko widzom, bo nawet sędziom. Myślę, że ciężko zinterpretować, jaki właściwie powinien paść wynik w tej partii. Wydawałoby się, że sędzia w warcaubowym turnieju nie ma za dużo do roboty, tymczasem w szczególnych sytuacjach trzeba się naprawdę wykazać znajomością kodeksu warcaubowego, czyli dokumentu, który widzicie wyświetlony na ekranie. Ciekaw jestem, jakie wy będziecie mieli zdanie na ten temat. Jak tylko skończycie oglądać partię, pojawi się druga część mówionego materiału, w którym spróbujemy zinterpretować, co tak właściwie się wydarzyło. A tymczasem miłego oglądania. Już wszyscy są? To rozpoczynamy trzecią rundę. Cisza już.
Zaraz wam wygram. Teraz może wygram na male. Jaki wynik? Remis. No remis, no. Proszę, ja co robię? Ale muszę mu powiedzieć. To tak jest faktycznie. Znaczy ogólnie Krzysiu ma z jednej strony rację, z drugiej nie. No bo jakby to jest 100% racji, co mówi, ale już powinien liczyć na głos chyba, nie? A nie wiadomo, co odkładać moim zdaniem. Mamy nagranie do interpretacji kolegów. Trzeba do sędziów. Ja bym ci chyba nie dał. Możemy na nagranie sprawdzić. No. To znaczy na pewno było więcej. Nie, no ale też może dwa razy nadią dużo na logikę. Na logikę to raczej było więcej niż 16, nie? Bo ty tam strasznie długo te piątki doprowadzałeś. Ale No i właśnie, moi drodzy, jaki wynik tak naprawdę powinien paść w tej partii? Jak widzieliście, grający czarnymi Filip Kuczewski, aktualny mistrz Polski, próbował wygrać z Krzysiem Kortasem, czyli wtedy broniącym tytułu wicemistrza Polski w grze błyskawicznej zawodnikiem. W pewnym momencie doszło do sytuacji, w której na planszy zostały trzy bierki Filipa i jedna Krzysia. Na początku Filip miał damkę i dwa piony, które z czasem zmieniły się w drugą i w trzecią damkę. Krzysiu po prawej stronie warcabnicy odkładał sobie pionki, licząc ruchy,
chciał chyba doliczyć ruchów 16, bo pamiętając zasady gry, wówczas chciał ogłosić remis. Natomiast tak naprawdę zawodnicy na ten remis się nie zgodzili, nie podali sobie ręki, partia się nie zakończyła, no i nagle dochodzi do pozycji, w której Filip oddaje damkę po to, żeby za chwilę złapać damkę przeciwnika na trójniku, czyli doprowadza do sytuacji wygranej, jest w stanie to pokazać i udowodnić na warcownicy. W rozmowę włączają się zawodnicy obserwujący te partie, no i dochodzi do dyskusji, jaki tak naprawdę ten wynik powinien paść. Zobaczmy, co do powiedzenia ma kodeks warcabowy. Dlaczego w ogóle gramy takie końcówki, które powszechnie są uważane za remis? Regulaminowy remis w partiach szybkich i błyskawicznych, ale co bardzo ważne, ten zapis dotyczy partii, w których nie ma czasu dodawanego. Jeżeli gralibyśmy na 15 lub 20 minut na zawodnika, to wówczas niezależnie od tego, czy te 16 ruchów jest zrobione, czy nie, jest remis od razu, nie ma próby w ogóle zwycięstwa. Czyli te pozycje z rozdziału pierwszego, punkt 6.3, 6.4, nie rozgrywa się ich i określa jako regulaminowy remis. Ale tutaj w tym turnieju mieliśmy czas dodawany, bo tempo gry wynosiło 15 minut plus 5 sekund na posunięcie. No i zobaczmy sobie, co ten rozdział pierwszy, punkt 6.3 i punkt 6.4 mówi. Jesteśmy w rozdziale pierwszym, punkty 6.3, 6.4, może zacznijmy od tego 6.4, bo jest prostszy, szybszy do przeczytania. Jeżeli pozostały dwie damki lub jedna damka i pion lub jedna damka przeciwko jednej damce, grę uważa się za remisową, jeżeli każdy z graczy wykonał ile posunięć? 5. Dobra, musiałem na chwilę kamerkę odsunąć, żeby wszystko było dobrze widoczne. Tutaj sytuacja była zgoła odmienna, nie było dwóch damek przeciwko jednej, tylko trzy damki przeciwko jednej. No i zobaczmy, co w ten czas mówi kodeks warcabowy. Jeżeli pozostały jedynie trzy damki lub dwie damki i pion lub jedna damka i dwa piony przeciwko jednej damce, tutaj mieliśmy taką sytuację, że najpierw była jedna damka i dwa piony przeciwko damce, potem dwie damki i pion przeciwko damce, a w końcu trzy damki przeciwko damce. Grę uznaje się za remisową, jeżeli każdy z graczy wykonał maksymalnie 16 ruchów. No dobra, tutaj to nastąpiło, bo przecież od momentu, kiedy Filip miał damkę i dwa piony, a Krzysiu tylko damkę, no i z tą damką przecież został do końca, 16 ruchów zostało wykonanych i to było przez niego odliczone i tak samo śledząc zapis wideo możecie sobie to przeliczyć. Jeżeli podczas tych posunięć bierka zostanie zbita, reguła 16 ruchów dalej obowiązuje, ok, za wyjątkiem jednej sytuacji. W ostatnim z 16 ruchów pozycja na planszy zmienia się w pozycję, która jest przegrywająca dla przeciwnika zgodnie z artykułem 722 lub 723, tu jest nawiązanie, nie może się poruszać, bo wszystkie jego piony zostały zablokowane lub nie ma więcej kamieni. W takiej sytuacji partia zostanie uznana za przegraną dla przeciwnika. Tutaj były adnotacje kolegium sędziowskiego, bo właśnie na początku tego roku te zapisy zmienialiśmy po różnych spotkaniach konsultacyjnych. Czyli jeżeli przeciwnik jest w stanie udowodnić, że pozycja jest wygrana, no to wówczas ta partia powinna się skończyć jego zwycięstwem, ale to jest pod warunkiem, że w ostatnim z 16 ruchów pozycja zmienia się w pozycję, która jest przegrywająca dla jednej ze stron. Jak w takim razie interpretować fakt, że panowie tak naprawdę tej partii nie zakończyli, ona się toczyła, Krzysiu ogłaszał remis, ale nie przyszedł sędzia, który powiedział, ok, koniec partii, jest remis, nie było sędziego, który stał nad warcabnicą i liczył cały czas przebieg tej partii, żeby te 16 ruchów potwierdzić i tak naprawdę mamy nagranie, więc możemy sobie to wszystko zweryfikować, ale bez nagrania ciężko by było, wydaje mi się, tę sytuację zinterpretować. Teraz, patrząc na te różne zapisy w kodeksie warcabowym, ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia, w którym kierunku na miejscu, jeżeli byłbym sędzią tych zawodów, jaki wynik tej partii bym uznał, więc jestem ogromnie ciekaw, co wy, być może doświadczeni sędziowie, być może ludzie, którzy lubią interpretować przepisy, macie na ten temat do powiedzenia. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy ta partia powinna się skończyć tak, jak się skończyła, czyli remisem przy okazji z zachowaniem zasad fair play. No a propos fair play, to jeszcze mamy tutaj do poruszenia kwestię w ogóle grania końcówki 3-1 powszechnie uważanej za remisową, dlatego że na najwyższym poziomie warcabowych turniejów raczej się unika kończenia w ten sposób partii, czyli po doprowadzeniu do końcówki 3-1 zawodnicy najczęściej zgadzają się na remis, nie kontynuują gry. Tutaj jednak Filip Kuczewski próbował jeszcze dać szansę swojemu przeciwnikowi się pomylić. Wiadomo, ambicja Filipa, czy to jest powód, czy to jest rzecz godna pochwały, że walczy do samego końca, czy jednak brak szacunku dla przeciwnika. W tej kwestii też zapraszam Was do zabrania stanowiska i wypowiedzi w komentarzu.
Tymczasem, korzystając z tego, że miałem możliwość kilka słów do Was powiedzieć, widzimy się w niedzielę o godzinie 12. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcji kanału. Trzymajcie się ciepło, dobrego wieczoru. Pa!